Cześć, jesteśmy w salonie Grilli w Częstochowie przy ulicy Brzezińskiej 42. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować kolejny produkt z Armii Napoleona, tak to sobie nazwę. Grill o nazwie Freestyle. W naszym salonie możecie dostać grille Freestyle 3 i 4-palnikowe w różnych opcjach wyposażenia. Z boczną kuchenką zwykłą, z boczną kuchenką infraredową, czyli taką dającą bardzo wysoką temperaturę, jak ktoś chce robić steki takie dobrze skarmelizowane i to szybko, to dokładnie tego typu produkt będzie mu jak najbardziej przydatny. I takie, które są bez kuchenki bocznej i bez kuchenki infraredowej, za to bardzo, bardzo atrakcyjne cenowo. Tak jak wspomniałem, 3 i 4-palnikowe. Dziś pokażę Wam to, co Freestyle sobą reprezentuje na podstawie 4-palnikowego grilla, a kuchenkę infraredową też Wam zaprezentuję, bo ten akurat model jest w nią wyposażony. Cóż to takiego? Cóż tu mamy? Mamy do czynienia z grillem, który jest dobrze wykonany, z dobrych materiałów. Producent daje na niego długoletnie gwarancje na poszczególne elementy. Różnie to wygląda. Sprawdźcie na naszej stronie internetowej, tam wszystko jest opisane. To są najważniejsze w dobrym grillu. Wysoki piekarnik. Jest on tutaj, jak widzicie, w kolorze grafitowym, szarym. Boczne dwie półki, które są składane. 4 palniki. Palniki są, jak Wam za chwileczkę pokażę ze stali nierdzewnej. Tu specjalnie pokazaliśmy Wam, że zobaczcie, jest to grill tak duży, że jest taki ogromny łok do niego się nawet zmieści. Jakbyście chcieli robić kiedyś na przykład kuchnię azjatycką, to spokojnie, oczywiście bez tej łychy, on się tam spokojnie mieści. Oczywiście on nie jest w zestawie. Chcieliśmy tylko Wam zaprezentować, jak to jest duży, jak dużym grillem mamy do czynienia i w jak atrakcyjnej on jest w cenie, ale to zobaczycie na naszej stronie internetowej. I cóż tutaj widzimy? Ruszt wielkości taki jak w kiedyś Wam prezentowanym modelu Rogue, czyli 45 na 60 cm, żeliwny, solidny, ciężki, dwustronny. To już jest, że tak powiem, można powiedzieć taki standard, do którego się przyzwyczailiśmy w grillach klasy premium. Zobaczcie, z jednej strony to, co już Wam wielokrotnie pokazywałem, rynienkowy, z drugiej strony przekrój stożkowy, żeby na przykład przygotować pysznego steka, dobrze wypieczonego i tak jak powinien wyglądać, ale jednocześnie, żeby miał ten wygląd taki, w tym przypadku akurat nie kratki, tylko tą falę. Pod rusztem szyny, które wpływają na to, iż temperatura w tym grillu jest odpowiednio rozprowadzana. Tu akurat mamy do czynienia z 4 takimi szynami emaliowanymi, pokrytymi emalią. Oczywiście standard dla Napoleona, pokrętła i odpalanie za pomocą systemu Jetfire, czyli nie macie tutaj dodatkowego iskrownika, nie potrzeba. One się odpalają jakby same. I płynna regulacja, dosyć duża. To jest też w przypadku grilli ważne, żebyście mieli dużą możliwość regulacji. Przestrzeń w środku to oczywiście odlew aluminiowy. Palniki odpalają się jeden od drugiego. To też Napoleon tego typu system reprezentuje do grilla. Tego możecie zamontować w przyszłości, jeżeli chcielibyście go rozbudować rożno. I tak naprawdę do każdego grilla klasy Freestyle to rożno możecie zamontować. Nie ma tu kłopotu. Druga kwestia. W przypadku 4-palnikowego grilla wielkość tego rusztu jest dokładnie taka sama jak w modelach Rogue. Zatem wszystkie akcesoria, które pasują do Rogue'a, będą pasowały również do Freestyle'a. To jest bardzo ważne, bo jakbyście chcieli na przykład planszę zainstalować, to nie ma kłopotu, żebyście ją zainstalowali. Więc tak to wygląda. I teraz cóż jeszcze istotnego. Butla 11-kilogramowa mieści się oczywiście w nim. Dostęp do tej butli mamy od tylnej strony, dlatego że przód tego grilla nie jest otwierany. Ale jeżeli byście chcieli na przykład zakręcać tą butlę, ja miałem taką sytuację, że moja żona prosiła, bym zakręcał butlę po każdorazowym używaniu, to tutaj z boku jest dostęp do tej butli, także pomyślał producent o tym, żeby tam do tej butli móc się dostać. Tak jak wspomniałem przed chwilą, ten grill jest dodatkowo wyposażony w kuchenkę boczną, tak zwaną infraredową, to dająca bardzo wysoką temperaturę kuchenka, nawet dochodzi tutaj do 800 stopni Celsjusza, mająca na celu szybkie przygotowanie na przykład steka z żeliwnym rusztem zamontowanym tutaj i ona jest dodatkowo odpalana za pomocą iskrownika dodatkowego. Można to porównać jakby 10 tysięcy maleńkich płomyczków, maleńkich palników pali się, że tak powiem, na tej przestrzeni, zatem dochodzi tutaj do bardzo wysokiej temperatury i do takiego szybkiego przygotowania potraw. Tak wygląda ten grill. Dodatkowa kwestia kółka. Dwa duże, które pozwalają na przykład
manewrowanie tym grillem po trawie, po trawniku. To też jest bardzo ważne, bo niektóre osoby na przykład trzymają na tarasie, a chcą gdzieś tam dojechać w jakieś miejsce, w którym będą biesiadować i bawić się z przyjaciółmi. To ten grill daje taką możliwość. Solidny produkt w bardzo przystępnej cenie. Sprawdźcie tę cenę na naszej stronie salongrill.pl. Zapraszam Was do tego, abyście oglądali nasze kolejne filmy. Myślę, że trochę pokażemy, jak na tego typu sprzętach gotować, jak grillować, jak przygotowywać potrawy, ale też do prezentacji innych produktów. Na dzisiaj to tyle. Wszystkiego dobrego. Cześć.